siema tylko. Wyłania się jak diabeł z pudełka. No osobiście nie jest wcale taka trudna. Najpierw unikamy kilka razy. Raz. No, dobra. Kłęcze to jest bardzo przydatne, bo one nie bije za mocno. Ok, tutaj. Raz, dwa, trzy. No koniec. O, ładnie finisher. Fajne, fajne, fajne. Kiel, coś tam, będą no, większy, czerwony, bo tak jak sobie mieści. No i jajeczka. Okej. Okay. Chyba tędy mogę wyjść. Nie, tędy chyba bym dostać. Tak, to jest dokładnie tamto miejsce, które sprawdzaliśmy. Ja się zastanawiam, czy ja przypadkiem go nie uwolnię w momencie, kiedy to otworzę. Więc wolę się wpierdzielać ziemniaka! Wcisnąć F5 i zobaczyć, co się stanie. O kurwa. Ja wam w to wejdę? Raczej nie ma sensu się tu pokoić. Muszę zdjąć pancerz i zostawić broń na zewnątrz. O, boję się. Pełnym rynsztunku raczej nie ma. Pek, 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 pek. Zaraz się tu pakować. Muszę zdjąć pancerz i zostawić broń na zewnątrz. Ale że co, muszę wszystkiego się pozbyć? Bez sensu. Okej. Okay, najwyższy czas się przekonać, czy mutageny profesora podziałają na mnie tak, jak na jego syna. To jest głupie. Wiesz, że ktoś jest w tym samym miejscu co ty? System mutacji został odblokowany. Mutacja może wykształcić specjalne zdolności, które nie leżą w zasięgu zwykłych śmiertelników, ale dowiedzieć się więcej na ten temat pana postaci. Postać. Wcześniej sama przyjdę do pana mutacji. Wow! Aby skorzystać z mutacji, trzeba ją najpierw zdobyć. Aby to zrobić, wybierz jedną z dostępnych mutacji. Badania. Aby badania mutacji mogły zakończyć się sukcesem, musisz do niego użyć wymaganej ilości punktów umiejętności oraz mutagenów. O kurwa. Zaawansowane mutacje. Wybierz jedną z zaawansowanych mutacji. Wymagana mutacja. Aby rozwinąć zaawansowaną, musisz najpierw rozwinąć inne wcześniej informacje na ten temat, znajdują się w opisie mutacji. Okej. Okay.
Zacznijmy od tego. Muszę mieć dwa punkty umiejętności. Znaki mogą zadać obrażenia krytyczne. Szansa na zadanie obrażeń i wartość obrażeń wzrastają wraz z mocą znaków. Aktualnie 45 na dodatkowe 200. Przeciwnicy zabici w wyniku obrażeń krytycznych od znaków eksplodują. O kurwa! O pizdę! Przeciwnikom ludzkim odpornym na kontrataki oraz potworom atak mieczem zadaje 25% więcej obrażeń. W pozostałych przypadkach, jeśli życie atakującego jest mniejsze niż 25%, kontratak wywołuje natychmiastowy cios krytyczny. Toksyczna ta krew. Gdy krew zostanie zraniony w walce wręcz, atakujący przeciwnicy otrzymują obrażenia o wartości 1/5 zadanych obrażeń za każdy punkt toksyczności, aktualnie 1/5. To jest chujowe. Możesz ulepszyć przez badanie mutacji każdy etap odblokowywania kieszeni umiejętności. Aha, czyli muszę mieć dwa punkty umiejętności, a mam 0. Momencik. Aha, bo ja mogę to wprowadzić. No dobra. No może czekać na levele. No, nie ma to tamto. No dobra. Czyli co? Oj, muszę założyć rusztunek, bo to trochę sensu biegać bez. Tyk. A my mieliśmy zbroję tego węża. Tyk, tyk, tyk i tyk. Mniej mi się podoba, no ale cóż. Spoko, spoko. Fajnie, fajnie. Brązowy barwnik do zbroi. Elementy widmiczki rysunku na dany kolor. Fajnie. Zielony. Ma sens to jest troszeczkę. A właśnie pomalowane zielono, coś co jest zielone. A, no dobra, a spróbujmy pomalować na brązowo buty. Rękawiczki. Zbroje. Nie. Escape. O matko. Brzydkie. O jest, panie. O, ale na to. Zajebiste. I na tym zaakceptuję. I to wygląda dobrze. Mi się to podoba teraz. A co to jest? Wywabiacz koloru. Dobra. No to jedziemy tak, jak szliśmy do tej pory. Ogniwo zasilające portal nie działa. Że da się je naładować którymś ze znaków. Arden. Oj. I co, gdzie mnie to wyrzuci? A. Świetnie. No to teraz możemy spokojnie wrócić na brzeg. Dobra, zobaczymy się w jakimś bardziej normalnym miejscu. Wydaje mi się, że troszeczkę walki będzie takim ciekawym elementem między rozgrywką. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Maglaki. Fuck! Ja nie mam broni! O kurde, jestem głupi. Ale wróćmy zaraz do momentu, który mamy. O nie, nie, my chcieliśmy to. I to. Chyba, że mieliśmy coś lepszego. Chociaż osobiście uważam, że mistrzowski to jest o wiele mniejszy. Okej. Okej, robimy to akurat na szybki sposób. Thank you.
wszystko? No dobra. Mamy tak czy siak tu jakiś skarbik. Zapiski Smigola Sergisa. Smigola. Ciekawe dlaczego to zrobię te. Uff, dużo pieniążków. Fajnie. Oczywiście zabieramy również pozostałości po zwierzakach. Trudno to nazwać zwierzakami, biorąc pod uwagę, że to są jakieś głupie bestyjki. Ale no, dostaliśmy jakiegoś gifta. Daleko jesteśmy od tego miejsca? Nie, więc możemy już tak... Mogę już sobie darować i możemy pójść na skróty. Okej. Okay. Jesteśmy w tym dworzyszczu. Ruiny dworu tych tam śmiesznych. Co to jest? Bargest? O, pizdiet. Bargestów nie widziałem od pierwszej części Wiedźmina. Czyżby mieli przejebane? Chyba ją. Ale jestem ciekaw, co działa na Bargest. Dobra, już! Za każdym razem, jak muszę wchodzić w tą grę, to będziecie mi pokazać, że fajnie mogę zrobić ten zielony bitagen. Fajnie. Wow. Teraz większy. Wow. Super. Chcę zobaczyć Bargesty. Bestiariuszu. Smok. Już widziałem. Właśnie, to jest głupie. To mi pokazuje, że coś jest. Upiory, Bargest. Ale zajebiście to narysowali. Czyli na niego działa Axi, Urden przeciwko upiorom, no i ciężycowy pył. No dobra. Jako, że poszło mi z nim całkiem sprawnie, bo jedziemy najprostszą linią oporu. Ardem. Ardem. Praktycznie jebanie zbiera łyżki. Ej! Ważne, że ma hobby! Większość was pewnie nie ma hobby i co? Kurde, śmiejecie się, bo zbiera łyżki. Dziwne. Mam wrażenie, że łyżki występują jakąś wiadomość. Chyba chciałem coś powiedzieć. Czy jestem w stanie tu wejść? Szkoda, nie jestem. A co to? No to też zamknięte. No i... Fajnie, że pokazują, że jednak jest ta interakcja, ale po co skoro tak jest zamknięte? Okej. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi, już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To brzmi jak klątwa. Ktoś chyba ma obsesję na tym punkcie. Regis wspomniał coś o klątwie ciążącej na tym miejscu. Nie może być przypadek. Warto się tu rozejrzeć. Jeżeli tak jest, to gościu nie będzie chciał walczyć, będziemy chcieli odwrócić. Prawdziwy chlew. Muszę przetrząsnąć to miejsce. Hej, wygląda jak wiadomo. Znaleźć ślinę Wichta. Trochę godzinę. 17.58, czyli niedługo. 18. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Zwyczajna łyżka. Stara.
Od kilku dni odczułem dziwne zawroty głowy. Nigdy wcześniej nie przeżywałem czegoś takiego. Jak tak dalej pójdzie, to chociaż nie znoszę gusta i myślałem, że będę musiał iść do jakiegoś zielarza. Do jakiejś zielarki. Te wygody nie ustawiają. Najgorsze jest, że dołączył do nich ból. Czasami tak silny, że ledowidzę. Byłem u zielarki, stara, wstrętna baba przyglądała mi się, jakbym nie wiem kogo zobaczyła. Co najmniej jakiegoś drasydło. Dałem mi mieszankę jakiegoś świństwa, które piję dwa razy dziennie. Nawet, że nie pomaga. Dzisiaj jak codzień spojrzałem w lustro i oniemiałem. Zwykle sprawdzam, czy nie pojawiły się jakieś zmarszczki, czy nie ma cieni pod oczami. A dziś? Zmarszczek, czy co prawda nie założyłem, ale wolałbym już zmarszczki. Na piersiach wyrosły mi włosy. Są obrzydliwe. To na pewno sprawa tych przeklętych ziół. Byłem u zielarki, by ją zatłuc, ale znalazłem tylko pustą chatę. Musiała wiedzieć, co się ze mną stanie i zawczasu wzięła nogi za pas. Moja rodzina zaczęła coś podejrzewać, chociaż starannie obcinam włosy, które rosną mi coraz szybciej. Długo odsuwałem od siebie tę myśl, ale dłużej nie mogę. Być może to nie zioła doprowadziły mnie do tego samego klątwa, ale dziada proszalnego, którego onegdaj pogoniłam. Muszę to wyjaśnić. Chcę wynająć człowieka, który znajdzie zielarkę. Nie mogę myśleć. Trudno się pisze. Samotność. Rodzina brak. Jeść. Chcę jeść. Niedobra łyżka. Puste łyżki. Nikt. Jeść. Boli. Lustro. Kłamstwo. Nie. Biedna dziewczyna. Opisała, jak powoli przemienia się w potwora. Zaraza. Kurwa, ale to jest trochę straszne. Ta łyżeczka jest misternie wykonana. Musi pochodzić z drogiej zastawy. Momencik.